Hej, witajcie serdecznie z tej strony Rzymianin22 i zapraszam na gameplay z OMSI. Dziś jesteśmy na mapie Sosnowo-Dąbrowa Górna, czyli mapa bardziej taka PKS-owa. Przygotujmy sobie nasz pojazd tutaj do odjazdu. To jest, słuchajcie, SOR C10,5, 10,5, jakkolwiek by to wymawiać. Bardzo fajny pojazd. Ustawimy sobie taką kamerę już konkretną. My mamy odjazd tutaj ze stanowiska drugiego. Trzeba jeszcze zaprogramować wyświetlacz, ale tutaj z tym będą problemy. Po pierwsze, całkowicie nie rozumiem tutaj tego mądrego urządzenia, także zrobimy to w ten sposób. I tutaj kod jest 03501, natomiast przystanek końcowy to jest Zakrzewo. I tutaj wybieramy Zakrzewo i już powinno być OK. No i właśnie, treści na wyświetlaczach się nie pojawiają z przodu ani z boku, bo jak wiadomo, te czeskie modele mają ten plik HOV w tej formie BUSE. Mam automatyczną skrzynię biegów. No i a tak w ogóle to uważam, że ten SOR bardzo się tutaj sprawdzi. Chociaż no niestety ma ograniczenie prędkości do 80. Dlatego z tym może być akurat różnie. No i w sumie powinniśmy już odjeżdżać, ale nie ma problemu. Tutaj da się to spokojnie nadrobić. No i tak właściwie wybrałem tą linię akurat, czy linię, no ten kierunek, no bo to jest PKS, Sosnowo PKS Zakrzewo. No i tu już mamy pierwszą ciekawą kwestię, Orlica PKS, Orlica X, ekspresowa linia PKS. No i właśnie to mi się akurat za bardzo na tej mapie nie podoba, bowiem my jedziemy do Zakrzewa, a tak naprawdę na strzałkach nie mamy nigdzie napisane Zakrzewo i właściwie bez bez wydrukowania sobie mapy i położenia ją sobie na biurku przed naszymi oczyma, no ciężko by było. No, po prostu musimy wiedzieć, że ten kurs, który my jedziemy, będzie przez Orlicę realizowany, no i dlatego strzałki kierują nas na początku w kierunku Orlicy, a następnie dopiero do Zakrzewa. W sumie nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby też napisać ten kierunek Orlica, a pod nim Zakrzewo. Wtedy myślę, to by było bardziej jeszcze zrozumiałe. No, ogólnie tych problemów ze strzałkami będzie więcej, jak się okaże później. No my pojedziemy teraz w lewo, łapiemy tutaj opóźnienie. No właśnie, ta mądra maszynka tutaj ogólnie, wpisywanie tych kodów jest tak zagmatwane, że nie doszedłem do tego. Jedziemy w lewo, jak mówiłem. No i też pojawia się taki problem z tą mapą. No niestety nie działa mi ona całkowicie płynnie, zwłaszcza w tych terenach miejskich. Jest również zrealizowana tylko i wyłącznie pod OMSI 1. No także z płynnością w wielu miejscach mam osobiście problemy niestety. Teraz gdzie my tutaj pojedziemy? Chyba w prawo, jak nam strzałka nakazuje. Drogowskaz.
I zobaczcie, teraz jedziemy w lewo. Ale w lewo, w sensie zawracamy. No i ogólnie, kurczę, czy my się tu w ogóle zmieścimy? Ten zakręt jest bardzo ciasny. Tam niby było ciężko przy tym krawężniku. Ale jest, udało się. I mamy znów Orlica. Niestety nie za krzewo, a Orlica, także na razie w kierunku Orlicy. Ten kurs, akurat ten kierunek, dlatego że pokazuje on nam, jak zróżnicowane są tutaj tereny na tej mapie i jak zróżnicowane są nam oferowane drogi. Tam ktoś wysiadał, tak. A tutaj mamy 0,35 na wyświetlaczu, no bo to jest taki jest kod wstukany. Mamy małe opóźnienie, ale nie ma problemu. Teraz puścił hamulec przystankowy. Z otwartymi drzwiami nie pojedziemy. I tam mamy strzałkę chyba w lewo, tak. Tutaj kolejne jest takie miejsce, zobaczcie, gdzie można by było zrobić jakiś kurs, no jakąś linię zrealizować, żeby można było zakręcić już przed samym wjazdem na skrzyżowanie. Także fajne zostały te fragmenty stworzone. Inspektowa. No, jak wcisnę ogólnie następny przystanek, no to mamy coś takiego. No tutaj zapowiedzi nie działają, jeżeli nie mamy pliku HOF w wersji BUSE. I teraz tutaj jest ogólnie bardzo ciekawa kwestia, zobaczcie. Taki króciutki pas ze strzałeczką na lewo. Ale tutaj się zmieściliśmy. No, tu jest przecięcie, bowiem wiadomo, OMSI wczytuje nam obiekty, tak jak jedziemy w tym kierunku teraz, to wszystkie obiekty powinny być wczytane. Natomiast jeżeli spojrzymy na lewo, no to jest chwila przestoju, bo więc te obiekty są pomijane przez pamięć gry, bo one nie są w zasięgu naszego widzenia. No. I tak to wygląda ta kwestia, jeżeli skręcamy gdzieś. Tu było przejście dla pieszych, zobaczcie, fajny ślad pozostał. No powiem szczerze, dla tego projektu na pewno dobrą kwestią byłoby jednak przeniesienie go do OMS 2, ale wiem, że na pewno autor miałby z tym spore problemy, bo no, miał takie zamiary, ale właśnie no spełzły one na niczym, można by rzec. Inspektowa PKS, jakby się zgadzało. Tu nikt nie wysiada. Hallo. Ale za to wsiadają. Jetzt man sicherheit tot drin. Hallo. Tak, tak. No i właśnie, i zobaczcie teraz. Mamy skrzyżowanie, nie mamy żadnej strzałki. No i powiem wam, oczywiście przejechałem sobie ten kurs wcześniej. Gdybym tego nie zrobił, nie wiedziałbym, gdzie bym miał jechać. Jedziemy w prawo, słuchajcie, bowiem prosto mapa nam się włączy, tam kawałek za tymi budynkami, to jest tak ukryte.
No więc w tym miejscu brakuje strzałki, po prostu. No i właściwie mamy 70, koniec terenu zabudowanego. Orlica Dworzec, proszę bardzo. Mamy właśnie tą miejscowość, do której się kierujemy. Cały czas Wam pokazuję, jak tutaj wygląda temperatura, czas, opóźnienie moje. Jasne. Pod tą górkę to teraz zwolnię. I tutaj mamy jakąś rzekę. No, tereny są bardzo, bardzo fajne. Zobaczcie, mnóstwo tutaj takich górek. O, tutaj takie syknięcie powietrzem. Fajnie, my jedziemy w prawo oczywiście. Teren jest bardzo zróżnicowany, układ dróg, rodzaje dróg są bardzo różne na tej mapie. Także bardzo, bardzo fajnie ta mapa się pod tym względem prezentuje. Jedynie czego mi brakuje tak naprawdę, to tego, że jeżeli autor ma takie umiejętności tworzenia map, no bo nie ukrywam, że są tam jednak jakieś umiejętności. Jedziesz czy nie jedziesz? Jedziesz, no to jedź. Dobra. No to szkoda, że po prostu autor nie pokusił się, żeby stworzyć jakąś naprawdę realną mapę, taką PKS-ową linię. No myślę, że byłaby taką możliwość, naprawdę. Fajnie by to wyglądało, fajnie by się po takiej mapie poruszało. My jedziemy w prawo. Tu jest taka, zobaczcie, odnoga, jakby wjazd. I to jest chyba, tak, autostrada. Albo droga ekspresowa, teraz kurczę, nie wiem. Jedno z dwóch. O, tutaj zobaczcie, mamy jakieś koparki w oddali, nie wiem co one tam na tym polu robią. A tu zdecydowanie trochę te samochody zbyt wolno jadą. Że panowie, szybciej, szybciej. Bo chciałbym trochę tutaj nadrobić moje opóźnienie. SOR niby, zobaczcie, mamy na klapie silnika znaczek 100 km, ale SOR nie wyciąga tyle. SOR ma tutaj ograniczenie do 80. Mamy tutaj stację benzynową. O, no i fajnie. Tu mamy ostre zakręty. No bez jaj. Bez takich numerów, kolego. W Volkswagenie. A, jednak za szybko. No dobra. Tu niby jest koniec ograniczenia. No i już właściwie ta droga ekspresowa, autostrada kończy się. I mamy zjazd na prawo. Czterdziestka, no znowu w prawo. Odbijamy. Tutaj pusto, to możemy się włączyć do ruchu, a tutaj co?
Roboty drogowe 80. No. I znów kolejny most, zobaczcie. Wspinaczka. W oddali tutaj mamy już jakąś rzekę, jezioro. W Orlicy ogólnie znajduje się plaża. Także to jest taki, można by powiedzieć, ośrodek wypoczynkowy. A, tutaj są te roboty drogowe jakieś. Znowu w prawo zjazd z tej drogi. O, zobaczcie. Oczko. Rzeka Oczko. Albo jezioro. Nie wiem. O, tutaj mamy stopa. No i wjeżdżamy do Orlicy, zobaczcie. Tak, ja mam stop, a ty mnie puszczasz. No to dobra, to dzięki bardzo, ja. Awaryjkami ci tam podziękuję i jadę przed tobą. Teraz mamy zupełnie inny układ tutaj w tej miejscowości. Nie takie szerokie aleje jak w Sosnowie. Tutaj znów jakieś roboty. Wielka ładowarka. Jakieś remonty, coś. Coś w ten deseń. Ludzie chodzą, zobaczcie, po ziemi. Nie ma chodników. Być może powstają chodniki w tej miejscowości. Mamy zielone. Taka fajna wysepka na środku tutaj była. No i mamy Orlica, dworzec, wjazd. My nie mamy kierunek Sosnowo, my mamy kierunek Zakrzewo. No i właśnie, zobaczcie, znów to samo. Nie mamy Zakrzewa. Ale jednak to jest ten przystanek, mamy kierunek Dąbrowa. To jest ten przystanek, no bowiem pasażerowie pchają się do drzwi po prostu. Co nam tutaj w ogóle pokazuje się coś? Nic. Tylko możemy sobie muzyczkę podłączać. I to tyle. I teraz znów mamy strzałeczki. Za chwilkę będzie je lepiej widać. Ale tutaj. No, dobra. Orlica, plaża PKS. I Sosnowo PKS. Czyli my się nie wracamy, my jedziemy dalej w prawo. Wolne. I w lewo. No więc tutaj właśnie ta Orlica, ta miejscowość wypoczynkowa bardziej. No to ciekawe, kiedy stąd wyjedziemy. Pan skręca, a z prawej wolne, dobra. No, poszło całkiem przyjemnie, całkiem gładko.
chociaż bardzo niebezpieczny wyjazd. Zakaz wyprzedzania, linia przerywana. No dobra. O, no i tu już mamy tą piękną plażę. Jakieś bloki po prawej stronie. Teraz sporo obiektów się nam tutaj wczytało. 40 na godzinę. Fajnie pika ten kierunkowskaz co chwilę. Się go włącza, wyłącza. Dobra. I tak musimy przepuścić tych sprzeciwka. O! Orlica, plaża, a tu tutaj. Myślałem, że to jest jakiś PKS. No i znów tutaj ten przystanek zapewne już jest nasz. Tak jest. No i musimy jechać już dalej. Mamy już teraz prawidłowy napis na strzałce za krzewo, czyli nasza miejscowość docelowa. Tu mamy kierunkowskaz, a oni ruszyli. Bardzo fajnie. O tak, przełożenia biegów tutaj się odzywają. A tu w lewo. Za krzewo park. No, zobaczymy jak nam wyjdzie to skrzyżowanie tutaj. Całkiem, całkiem. Ta kamera chyba, to lusterko chyba nie pokazuje zbyt dobrze. Jest lekkie przekłamanie, bowiem tak jak było widać w lusterku, powinienem najechać na krawężnik, a jednak nie najechałem go. Orlicę opuszczamy, kierujemy się do Zakrzewa. No i teraz pojawia się po raz pierwszy przejazd kolejowy. Fajne tory, semafory.
Teraz w lewo. O, znów takie ciekawe skrzyżowanie. Chociaż nie wiem, po co tutaj ta przerwa w tej sztucznej wysepce z namalowanych linii. A właśnie, tutaj było tak. Awaryjne otwieranie drzwi, tylko dźwięku nie było. No kiedyś ten autobus był w obiektywnym ocenianiu, całkiem fajny pojazd. Choć tam właśnie pewne szkopuły niestety ma pewne minusy, chociażby ta właśnie bileterka. I jednocześnie sterownik do tych tablic kierunkowych. No nie wiem, kiedy tu wyjedziemy stąd. Może w końcu się skończą te samochody i będziemy mogli ruszyć, czy nie? No, kurde, blade. No. Czyli da się, po prostu nie jest to jakieś skrzyżowanie, że po prostu ten ruch idzie płynnie, ale jednak można wyjechać, nie wjeżdżając przy okazji w samochód stojący przed nami. Dobrze, że to był tylko jeden samochód. Tu złapaliśmy opóźnienie, ale to nic, po prostu. No to chyba teraz wam pokażę, że tutaj 80 i koniec. O, 79,2. I na tym się kończy. No także ta naklejkę tutaj łamy z tyłu. Z setką tutaj nie pojedziemy. SOS? A czemu ty wołasz pomocy? Coś się stało panu? Chyba nie. No tutaj jest ewidentne łamanie przepisów. Przecież na pasach się nie staje. Nie uczyli. Dobra. Wydawało mi się, że mnie puszczasz, a teraz trąbisz. Decyduj się. Za krzewo park. No, tutaj mamy fragmencik z kostki brukowej. Mamy ładny park po prawej stronie. Znów koparka. Wow, ale wielka góra. Tu jakaś kopalnia, żwirownia, nie wiem. Park botaniczny koło takiego obiektu, no to ciekawe. No spójrzcie sami. Halo, tak. Halo. To nie wiem. Halo. Albo hałda węgla to miała być. Halo. A dzień dobry, dzień dobry. Dobry, dobry. Powitać wszystkich na pokładzie. Zmierzamy do celu. Niby już za krzewo, ale do końca jeszcze
jest kawałek. No, taki spory kawałek bym powiedział. A tutaj mamy objazd. No i tu jest też coś ciekawego, bowiem jak wyjedziemy na środek. O, zobaczcie. Jest takie telepanie, ale jak trzymamy się swojego pasa i jest gładka jazda. Czyli tak jak tutaj o, tekstura wygląda, tak także działa. No to całkiem fajnie. Tu mamy po prawej stronie jakąś drogę. Całkiem fajnie tutaj ten fragment zrobiony, ciekawy odcinek. No więc tak jak mówiłem, ten nasz przejazd tutaj jest bardzo dzisiaj zróżnicowany. Bardzo ciekawy i myślę tak właśnie w pełni oddaje to, czego można się spodziewać po tej mapie, po przejechaniu wszystkich linii na tej mapie. Wszystkich tych kursów PKS, ale nie mówię, że kończymy przygodę z tą mapą, bo prawdopodobnie pokażę wam jeszcze kiedyś przejazd na tej mapie, gameplay, ale na linii miejskiej w Dąbrowie Górnej jest linia miejska zrealizowana. Tam jest dworzec PKP, jest też port lotniczy i bodajże między tymi dwoma miejscami kursuje linia miejska. Także być może za jakiś czas pokażę wam, zaprezentuję wam tą linię i co, no i ogólnie swoje zdanie, co o niej myślę. Pojedziemy tutaj tym środkowym już. Tak wjechaliśmy. Tu mamy pasy też dla rowerzystów. No, w sumie dobrze, bo tutaj mamy zjazd na prawo. A tutaj mamy zjazd na lewo. No i musimy zmienić swój pas. Tak, tak, trochę za blisko. Już się odzywają. A tutaj to nie wiem, co to jest po prawej stronie. Wygląda, szczerze powiem, jak więzienie. Ale to chyba nie jest więzienie. Zakrzewo, dworzec, wjazd. Aha, Zakrzewo dla wysiadających. Oj, nie wiem, czy za daleko nie pojechałem. Tak, tylko dziwne to miejsce dla wysiadających jest, bo to chyba nie tutaj. Podjedziemy sobie jeszcze tam na następny, ale dobra, wiecie co? Zamknę was jeszcze. Wysiądziecie sobie na peronie ludziska. Dziwne to miejsce dla wysiadających, bo tutaj mamy pasy prowadzące na ten peron, także zobaczymy sobie tutaj, może to będzie to miejsce. O, no tak. No, myślałem, że to będzie tam, mamy OK. Czyli zakończyliśmy swój kurs.
co rozpisał się, myślę, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. W ogóle piszcie w komentarzach, co myślicie o tej mapce. No i żegnam się z Wami, zapraszam do pozostałych moich filmów. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!